kolejny gość, pan Piotr Cieszewski, Himalaista. Dzień dobry. Dzień dobry. Plan jest prosty, był prosty, ale właściwie był prosty, jest coraz bardziej skomplikowany. Jak pan myśli, uda się? Okienko czasowe jest coraz mniejsze. Tak, szanse są, tam są małe szanse od początku. Tak? Na samym starcie. Ale to, co się dzieje teraz, na pewno to utrudnia. Dobra, to zacznijmy od tych mniejszych szans, małych szans na samym początku. Pan uważa, że... Bo przecież to pan Krzysztof Wielicki czy pozostała grupa, no to są wybitni himalaiści. Więc jeśli ruszyli na wyprawę, to znaczy, że oceniali, że szanse są realne, racjonalne, poważne. Ja bym nazwał, że to jest najtrudniejsza aktywność na świecie. Patrząc na to, że mamy dobrze zaawansowany XXI wiek, że jakiś kilka dni temu człowiek wysłał samochód w kosmos. No jak widać, to jest łatwiejsze niż wejście na K2 w zimie. Tak. A tu mamy ostatni 8-tysięcznik, który się broni. I patrząc na to, że mamy morza opłynięte, bieguny zdobyte, łodzie podwodne, samoloty. Zostawmy bieguny, i tu się nie da. I tego się nie da zrobić. I sam fakt. Ten szczyt jest drugim co do wysokości na świecie. Jest w Karakorum, jest najbardziej wysuniętym na północ, 8-tysięcznikiem. I z samego tytułu, z samego faktu, że większość 8-tysięczników, których mamy 14, które są zdobyte już zimą, są w rejonie Nepal, Chiny, dużo bardziej na południe. Mniej więcej tam 800 km bardziej na południe. I inną pogodę mamy w Polsce, a inną pogodę mamy w Szwecji. Inną pogodę mamy w Polsce i inną pogodę mamy we Włoszech. To za bardzo wieje, i z samego tego tytułu tam są gorsze warunki pogodowe. Po prostu jest to bardziej na północ i bardziej wieje, jest dużo zimniej. Poza tym ten szczyt jest taki samotny. To jest taki szczyt, jak dzieci rysują. K2 to jest tak, jak dziecko rysuje, to po prostu taki trójkąt. I ta góra tak wygląda. Odkryty, w tym jest sensie... bardziej odkryty. I jest bardziej narażony na wiatr. Tak, też bardziej stromy. Ośmiotysięczniki zwykle mają łatwe drogi, trudne drogi. Ja byłem na Monteverestie i ja wchodziłem taką drogą łatwą. Na zasadzie takiej, że jest mało odcinków, gdzie trzeba się wspinać, gdzie trzeba używać rąk do wspinania. Czyli można iść na nogach przez większość drogi. Ale Everest też ma trudne drogi, oczywiście. A na K2 nie ma łatwej drogi w ogóle. Tak naprawdę nie ma łatwej drogi na K2. Na każdy 8-tysięcznik, chociaż jest parę też trudnych. Nanga Parbat jest trudny. Czyli każdy krok to jest albo ten czekan, tak? I jest po prostu tak, zaczyna być tak. I na K2 jest tych miejsc dużo. A proszę powiedzieć, ponieważ dzisiaj chyba w którejś gazecie właśnie lead tekstu, że szansa jest coraz mniejsza, w zasadzie bardzo mała, bo zostało 38 dni. No z drugiej strony dla takiego lajka jak ja, to myśli sobie, okej, oni nie są na tej wysokości, na której była wyprawa w swoim czasie Krzysztofa Wielickiego, gdzie byli już na 7200, są na chyba 5800, 5900, no ale 2 kilometry przy wszystkich trudnościach, tak, które pan opisuje, no 38 dni, ponad miesiąc, dlaczego nie miałoby się udać? Nie, tu cały czas ja te szanse bym widział, bo to nie jest tak, że jest wszystko stracone. No stracony jest fakt, że na tej drodze Basków, na tej wcześniejszej drodze, którą wchodzili, były już założone 2 obozy. No i pod tym kątem no, jest to strata, bo trzeba je ustawiać jeszcze raz, w innym miejscu. To żebro Abruzzi? To jest żebro Abruzzi. Żeby dojść do momentu, kiedy naprawdę się rusza w górę, to jest dużo dalej od tej bazy niż dzisiaj. Tak? To nie jest aż tak daleko. To jest tam kilkadziesiąt minut drogi i tutaj to nie jest aż taki problem. Ale na tej drodze, na której byli, już mieli zaporęczowane, mieli położone liny poręczowe, te takie ubezpieczające do obozu pierwszego i do obozu drugiego. Ile trwa zakładanie czegoś takiego? No, teraz do jakiej wysokości się to zakłada? Aż do samej góry. Do samej góry. Tak. Oczywiście w trudnych odcinkach. Mhm. Tam, gdzie jest łatwo, no to tych lin się nie zakłada. I teraz to, co nie jest stracone, to oni mają aklimatyzację. Już ich organizmy są zaaklimatyzowane. Gdyby nas wysadzić jakimś cudem, pan redaktor uważam, że w ogóle dałby radę, patrząc na doświadczenia związane z... Nadciśnienie, więc ja zrezygnowałem nawet z Kilimandżaro, które w marcu koledzy idą. Okej, okay. Ale maratony pan biega i to w dobrym czasie. Także wydolność jest. Ale gdyby nas wysadzić na wysokości, nie wiem, 7000 metrów, 8000 metrów, jakimś cudem... To choroba wysokościowa jest natychmiast, tak? Nie, to koniec. To tak trochę jakby głowę pod wodę włożyć. Bo już na 5000 metrów mamy połowę tlenu. Weźmy co drugi oddech.
to byśmy się tu zasapali. A jeszcze idąc po schodach z plecakiem, byłoby to coraz gorzej. I generalnie tak, im wyżej, tym mniej tlenu. Im wyżej, tym zimniej. Im wyżej, tym niższe ciśnienie. A tak, czy myśli pan, że Tomasz Mackiewicz, tak, przepraszam, jak, czy wchodząc, bo oni doszli na szczyt, czy wchodząc, jakby jest pan w stanie, albo na ile jest pan w stanie oszacować odporność organizmu, czyli powiedzieć, w jakim stanie ja będę, albo najbardziej prawdopodobnie po wyjściu, schodząc za godzinę, dwie, trzy, cztery. Jestem w stanie to oszacować? I wtedy ewentualnie powiedzieć, nie, pas. Tak, to jesteśmy w stanie oszacować. I uważam, że taką rzecz trzeba w żelazny sposób zaplanować wcześniej na dole i dać sobie takie ramy czasowe żelazne, takie w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, wyspani, w miarę najedzeni, kiedy myślimy trzeźwo. Ale mówi pan o tym ostatnim dniu? Ale wcześniej sobie powiedzieć, że na przykład, jeżeli... Ja się nie porównuję w ogóle z tymi dżentelmenami, ja wchodziłem w prawie komercyjne i nie jestem ekstremalnym himalajstą, ale ja miałem powiedziane tak, Piotr, jeżeli nie wejdziesz na szczyt Everestu do godziny 11, to musisz zawrócić niezależnie, gdzie byś był. I teraz będę szczery z panem redaktorem. Że nie doszedł pan o 11, tylko o 11:40. Nie, doszedłem wcześniej, ale gdybym był 15 minut od szczytu, to prawdopodobnie... Patrząc na lata przygotowań, na trening fizyczny, na czas poświęcony, też na pieniądze, które się poświęca na tą wyprawę, pewnie gdybym był 15 minut od szczytu, to bym cisnął dalej. Ale jeżeli jesteśmy godzinę od szczytu, to też jest blisko i ta gorączka szczytu jest straszna, bo to przyciąga człowieka. No jest, ale to jest godzina w jedną stronę i godzina w drugą stronę na bardzo dużej wysokości, gdzie te dwie godziny właśnie mogą zaważyć o tym. I tak naprawdę, ale te ramy, te czasowe, takie żelazne reguły trzeba by ustawić wcześniej. A proszę powiedzieć, a nie w momencie, jak jesteśmy wykończeni. Teraz oni siedzą, większość czasu spędzają w jakimś namiocie, co nawiasem mówiąc, znowu mi, laikowi, wydaje się być może bardziej stresujące niż sam moment, kiedy się ruszamy, akcji. Zdobywamy akcji, no bo ile można siedzieć po prostu, nie wiem, z audiobookiem, tak, gadać z tymi samymi... Tak, o tym się w ogóle mówi, że to jest bardzo obciążające, tak, tak. Ale ci ludzie dzisiaj siedzą w tamtym miejscu, jak pan myśli, co zaprząta ich uwagę, co jest przedmiotem największego niepokoju i co najbardziej mobilizuje ich myśli, że co robi? Na pewno, że ten czas się kończy, bo ta kalendarzowa zima, że czas leci, że ten pierwszy plan się nie udał, że praca wykonana do obozu drugiego tak naprawdę w jakimś sensie poszła na marne. I ja myślę, że tam są duże rozgrywki, jeżeli chodzi o kwestie ambicjonalne pomiędzy uczestnikami. To jest duża rola też lidera. A nie było ja się zajmuję przywództwem. Nie było z góry. To chyba akurat z góry było ustalone, kto wchodzi, prawda? To powinno być pozostawione do samego końca i tu by trzeba na zimno decydować, kto w ostatnim etapie wyprawy jest najmocniejszy. Kto zachował siły, kto jest w najlepszym stanie. Bo nie ukrywajmy, tutaj jest sytuacja taka, że zwycięzcy, ci co wejdą na szczyt, przechodzą do historii. I niesprawiedliwość tego sportu, tej aktywności. Ale ci, co wchodzą, mają też największe... To niebezpieczeństwo i to obciążenie. Przecież szansę, że przejdą do innej historii, prawda? Ale tu jest kwestia taka, że w 53, bo niesamowita wyprawa, w 53 na K2, Amerykanie szli na K2. I proszę sobie wyobrazić, że oni między sobą zdecydowali tak. Robimy głosowanie, kto idzie na szczyt. Głosujemy my między sobą, anonimowo. Piszemy na kartkach, dwójka szczytowa. Kilkunastu. Bo to przypomina mi się anegdota, być może jak to kiedyś jest taki dowcip, że w amerykańskim Senacie postanowiono zapytać senatorów, kto najbardziej się nadaje na prezydenta i ciekawa historia, 100 osób uzyskało po jednym głosie. Więc może siebie widzę. Tu było podobnie? Ale nie, wybrali tą dwójkę, ale co było jeszcze ciekawe, jak ja jestem pełen uznania i podziwu, bo ja się zawsze zastanawiałem, jak to rozegrać, bo nikt nie chce pracować na kogoś do końca. Bo nosisz liny, nosisz ładunki, a do historii przechodzi ktoś inny. I oni zdecydowali między sobą, ta wyprawa, że nie poinformują świata, kto zdobył szczyt, jeżeli wejdą na szczyt.
No ale dzisiaj to akurat. A dzisiaj to jest niemal niemożliwe. Ale trochę jest takiej niesprawiedliwości, bo jak patrzymy, kto był mistrzem świata w piłce nożnej z jakiegoś tam roku? Na przykład tam Hiszpanie czy Włosi. A tutaj jest, kto wszedł z imienia i nazwiska. A niech pan powie, ponieważ znowu patrząc na to z boku, wspomniał pan o tych emocjach, które są wśród tych ludzi gdzieś tam na szczycie albo w okolicach szczytu, pod szczytem, którzy są tam od bardzo wielu tygodni razem. A z drugiej strony widzę całą masę jakichś kosmicznie niezdrowych emocji wokół tego szczytu wśród ludzi, wokół te zdobywania tego szczytu wśród ludzi, którzy ze zdobywaniem tego szczytu i z jakimkolwiek wyczynem, alpinizmem, himalaizmem nie mają nic wspólnego. To już abstrahując od wysypu gdzieś, nie wiem, przynajmniej ze 3 milionów wybitnych specjalistów od himalaizmu, co? Pan się dziwi, że to budzi jakieś takie emocje tak niezdrowe? O tyle się nie dziwię, że jest to jednak wyprawa narodowa, że jest... Są teraz tam... u nas wszystko jest narodowe. No, to w ogóle. Mhm. To już, ale w tym sensie, że jednak są tam pieniądze podatników zaangażowane, to w tym sensie nie powinna wyprawa tak no, odcinać się od tego zainteresowania. Myślę, że to zainteresowanie trudno go unikać. Natomiast gdybym ja się miał wypowiadać... Na, no tak, jak Big Brothera, prawda? No tak, tak. Ale gdyby ktoś mnie pytał o na przykład głębinowe nurkowanie, to ja się nie wypowiem w ogóle w tym temacie. Ja się nie znam na tym. Nie powiem słowa. Nie wiem, coś jak mogę myśleć. Jak będzie narodowe nurkowanie, to się wszyscy będą wypowiadać. I wszyscy się będą wypowiadać. Także ja też się tutaj czuję o tyle na siłach, że byłem na tych dużych wysokościach, wiem, czego człowiek tam doświadcza, ale na K2 też nie byłem. Jaki procent według pana mają, żeby przynajmniej, już nie powiem wejść, no bo to jest zupełnie inna historia, ale żeby rzeczywiście ruszyć z tym ostatecznym atakiem. Nie wiem, czy to się nazywa ostateczny atak, czy atak główny. Atak szczytowy. Atak szczytowy. Tak zwany summit push. Jakie prawdopodobieństwo, że w ogóle dojdzie do tego? Że dojdzie do ataku, to myślę, że jest 30%. Mhm. A dalej to już można by zgadzać. A że szczyt to 10%. Tak gdybym miał mieć pistolet do głowy przystawiony i musiał podać cyfry. Nie przystawiałem. Sam pan bez pistoletu powiedział. Ale tak. To no dobrze, 38 dni, trzymamy kciuki. Zobaczymy. Mam nadzieję, tylko chciałbym, bo to... Może naiwnie powiem, ale że to jest tak, wydaje się, fantastyczne przedsięwzięcie i piękny sport i piękna pasja tych ludzi, że byłoby jednak lepiej, gdyby to jednak głównie dobre emocje generowało, a nie... Najbardziej. No, ale jest jak jest. Za pogodę. Piotr Cieszewski, serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo.